Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kulturmaniaka. Dzisiaj chciałbym zrecenzować dla Was najnowszy film studia Warner Bros. I studia DC, czyli Batman w reżyserii Matta Reevesa, który od 4 marca możecie oglądać w polskich kinach, a już 19 kwietnia będzie on dostępny na platformie HBO Max. Zacznijmy może od tego, że dla mnie osobiście Ben Affleck był świetnym wyborem, jeżeli chodzi o rolę Bruce'a Wayne'a czy też Batmana. I pierwotnie to on miał zagrać się w tym filmie Batmana. Nie wiemy co prawda jaki to wtedy byłby scenariusz, czy wyglądałby w ten sposób jak w tej wersji filmu z Robertem Pattisonem, ale osobiście gdy dowiedziałem się, że to nie on zagra główną rolę w tym filmie, tylko właśnie Robert Pattison, to byłem totalnie zmieszany i niezbyt przekonany do tego castingu. Kolejną kwestią był oczywiście brak spójności filmu Batman Matta Reevesa z DC Extended Universe, co też nie wróżyło najlepiej oczywiście. Więc jaki tak w zasadzie jest ten nowy Batman? Czy to jest dobry film, czy zły, czy to jest dobry Batman, czy słaby Batman? Na te pytania odpowiedzi znajdziecie tej oto recenzji. Serdecznie zapraszam do oglądania. W moim osobistym odczuciu Batman Matta Reevesa to z jednej strony restart, dzięki czemu twórcy mogli pokusić się o budowę tego uniwersum w zasadzie na nowo. Jest to również poniekąd eksperyment, ale jak to zwykle u Warnera bywa, eksperyment, który czerpie ze starych, bardzo starych schematów, które moim zdaniem nie powinny być tak wiele razy powielane. I to głównie tylko dlatego, że kiedyś to powiedzmy jako tako zadziałało, bo niestety według mnie może doprowadzić to do bardzo szybkiego zmęczenia materiałem. Fabularnie film z jednej strony broni się bardzo ciekawą historią i całkiem interesującym światem przedstawionym oraz bardzo innowacyjnym sposobem prowadzenia narracji, jak oczywiście na film superbohaterski. Mamy tu bowiem do czynienia z detektywistycznym kinem noir, do tego bardzo brudnym i ciemnym, wręcz ociekającym mrokiem i przemocą. Jest to historia w zasadzie o zemście, o walce z przestępczością, która tak naprawdę nigdy się nie kończy w tym świecie i trwa wiecznie, ale również o nierównym traktowaniu, co może doprowadzić do pewnych załamań społecznych. Tym samym sami możemy wyhodować w nas potwora, który wszystko niszczy. Niestety film, jak dla mnie, jest co najmniej o te 30 minut za długi i sceny detektywistyczne są zbyt długie względem scen akcji, które są za to bardzo ciemne i przedstawione w bardzo minimalistyczny sposób, bo w zasadzie poza sceną pościgu z trailera i finałową sceną walki o miasto, no, film nie oferuje zbyt wielu spektakularnych scen akcji, a jak na film o Batmanie, no, wypadałoby, żeby było ich jednak troszeczkę więcej. Film ewidentnie inspirowany jest powrotem Batmana Tima Burtona, pomieszanego z trylogią Mrocznego Rycerza Christophera Nolana oraz filmem 7 z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. Historia jest tak przyziemna, że równie dobrze mogłaby być to kolejna część przygód Jamesa Bonda, aniżeli historia o Mrocznym Mścicielu. Za mało w filmie jest Bruce'a Wayne'a, w zasadzie bardzo rzadko możemy go tutaj oglądać, nad czym osobiście bardzo ubolewam. Na Batman w wersji Roberta Pattisona nadal nie za bardzo mnie przekonuje, ale scenariusz jakoś ratuje jego brak predyspozycji do tej roli. Kobieta Kod wypada całkiem okej. Co prawda nie ma w niej żadnego złożonego origin story, ale jako postać z całkiem ciekawą przeszłością podobała mi się. Riddler, co ciekawe, nie człowiek zagadka w polskiej wersji językowej, wypadł całkiem przekonywująco, miał swoją motywację, charakter, a przede wszystkim potrafił przerazić. Kategoria wiekowa R nie była konieczna i uwierzcie mi, że to dobry scenariusz w zasadzie sam się wybroni, a braki dosadnej przemocy nawet tutaj działają dla filmu na korzyść, ponieważ przemoc została pokazana w taki sposób, że potrafi to naprawdę wystraszyć. To trochę jak w horrorach z lat 50. i 60. Nie było w nich efektów specjalnych CGI, a jednak mimika aktora, jego przerażenie na twarzy i muzyka, która mroziła krew w żyłach, robiły robotę.
właśnie w temacie muzyki osobiście uważam, że soundtrack Michaela Giacchino to najlepsze, co mogło spotkać ten film, ponieważ muzyka mega pasuje do klimatu i w bardzo ciekawy sposób go buduje i tutaj film zasługuje akurat na pochwałę. Reszta postaci bez jakichkolwiek zarzutów. Strój Batmana wygląda za to mega tanio, dość tandetnie. Samochód Batmana woła w tym filmie o pomstę do nieba, bo jest to zwykły sportowy samochód z dopalaczem i uważam, że nie jest to nic kreatywnego. Ogólnie wiele efektów specjalnych wygląda na tanie, poza w zasadzie niektórymi scenami akcji. Nie wiem, czy taki był zamysł twórców i czy zbytnio nie inspirowali się filmem Joker, który również wyglądał w bardzo podobnej stylistyce. Co do fabuły, nie mam większych zarzutów, aczkolwiek moim zdaniem idealny film o Batmanie powinien być trochę jak w serii gier Arkham, czyli całkowicie pozbawiony realizmu, ze wszystkimi tymi absurdami komiksowymi, pełnym szaleństwa, zabawy, z wielkim budżetem i masą wybuchów, ale też z interesującą, wciągającą fabułą, bez patosu, bez silenia się na jakieś artystyczne, powiedzmy, wizje. Tego typu Batmanów było akurat sporo. Niech DC wreszcie weźmie przykład z Marvela i da nam taki film o Batmanie, jakiego jeszcze nie mieliśmy, a na jaki w pełni zasługujemy. Technicznie film wypada całkiem w porządku, zwłaszcza w scenach, kiedy Batman czai się gdzieś tam w mroku, a jedynym oświetleniem są strzały z broni palnej oddawane przez jego oponentów. Również czerwona poświata z flary na tle czarnego kostiumu protagonisty dodaje uroku i ogląda się to z wielką przyjemnością i osobiście podejrzewam, że wydanie Blu-ray 4K z aktywnym HDR-em tego filmu będzie bardzo piękną wizualnie ucztą. Tak jak wspomniałem wcześniej, film jest dobry, choć lekko za długi, trwa prawie 3 godziny i za dużo w nim ciemnych, mrocznych scen. Tak to nie mam osobiście żadnych zarzutów co do reszty kwestii, aczkolwiek jako film superbohaterski o Batmanie wypada wyjątkowo słabo. Więc to dobry film, ale kiepski Batman jak dla mnie. W skali od 1 do 10 dam 8, ponieważ film mi się podobał, ale tak jak wcześniej wspomniałem, jako film superbohaterski są dla mnie sporym rozczarowaniem. Film oczywiście Wam polecam, bo myślę, że warto go zobaczyć, aby samemu wyrobić sobie opinię. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!